Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz drugi już spotykamy się z Tomaszem. Tomaszem, który z perspektywy szwajcarskiej, człowieka procesu, szefa kuchni w wariancie domowym, jak już mieliście okazję zobaczyć, chciałbym się dzisiaj podzielić bardzo ciekawą rzeczą, czyli w jaki sposób można dobrze albo źle zarządzać kelnerami, w jaki sposób obsługa kelnerska wygląda z perspektywy właśnie gościa. Więc jakbyśmy się mogli, to pochylmy się na tę chwileczkę dzisiaj, Tomasz. Jasne. No. Kelner wbrew temu, co można byłoby myśleć, jest bodajże najważniejszym osobą, a team kelnerski jest najważniejszym teamem w restauracji. Dlaczego? No, kucharzy nie widzimy. Kucharz jest w kuchni, gotuje, a my otrzymujemy na naszym stole przed nami, ląduje efekt jego pracy, ale raczej nie zdarza się, żebyśmy widzieli kucharza. Nie wiemy, czy to jest kobieta, nie wiemy, czy to jest mężczyzna, czy jest szczupły, czy jest otyły, czy jest czarnoskóry, czy jest skośne oki, biały. Generalnie nas to zupełnie nie interesuje i nawet o tym nie myślimy. Nie widzimy szefa restauracji, nie widzimy właściciela restauracji. Kogo możemy spotkać? Ewentualnie szatniarza, ale to chyba w jakichś takich dużych czy bardzo dużych restauracjach, ale kogoś, kogo spotkamy na początku, z kim się będziemy komunikować przez cały czas bycia w restauracji i z kim i kto nas, mam nadzieję, pożegna, będzie to kelner lub kelnerzy. I teraz na nich niestety spoczywa odpowiedzialność i zadanie tego, żeby nasz pobyt w restauracji był udany. Pochylmy się dzisiaj chwileczkę nad tematem bardzo istotnym, obsługi kelnerskiej, dlatego że jeden z tematów, który omawiam z wieloma moimi klientami, jest przygotowanie scenariusza wizyty, tak? Dlatego że to nie jest tak, że musi każdy być wirtuozą obsługi klienta. Nie są, tak? I to nie ma z tym problemu żadnego, tylko problem jest taki, że nie ma systemu. Jakie przykłady ty uważasz za dobrą obsługę kelnerską i jakie rzeczy powodują, że nawet nie z powodu jedzenia, tylko z powodu tej obsługi nie chcesz tam wracać? Niech będzie higiena. Nie, może mam trochę skrzywienie na tym punkcie, ale prosta sprawa. Jeżeli jest dobra restauracja, trzeba popatrzeć na widelce, na zastawę, jaką otrzymujesz. Jeżeli są zacieki, jeżeli jakieś plamy, nie daj Boże wspomnienie po poprzednim kliencie, to już się odechciewa czegokolwiek, nie? I tak samo, żeby to było jednolite, a nie każde z innej parafii. Ale przede wszystkim niech to będzie czyste. Dwa, tak samo obsługa kelnerska. Fajnie jest, żeby to nie muszą być kreacje od Diora, ale żeby to było schludne i czyste. No mi się wielokrotnie zdarzyło, że na przykład i chodzi kelnerka, ona już jest, wiadomo, czwarty, piąty, szóstą godzinę na nogach, trochę tego ponosiła, nie ma siły, ten jej fartuszek czy ten jej ubiór, to zaczyna wyglądać jak, nie wiem, strój kucharza, tak, który się już poklapał i to nie fajnie wygląda. I jeżeli rzeczywiście ktoś aspiruje do jakiejś, może nie topowej, ale dobrej już restauracji, to niech tę dziewczynę przebierze, nie? Mhm. Niech ona, nie wiem, po godzinie, dwie, ewentualnie jak się zachlapie, to niech nie ona to zmieni, niech kelner to zmieni, bo to jest pierwsze wrażenie, tak? To jak wchodzę do restauracji i widzę człowieka uśmiechniętego, czysto ubranego, schludnego, to jednak chodzi o to, co będziemy jedli, co będziemy wkładali do ust, co ma nam przede wszystkim nie zaszkodzić. Jeżeli higiena nie będzie pasowała, nie wiem, na wejściu jest brud, jakieś coś czasem, nie wiem, śmieci się walają, albo taki generalnie nieład, albo co często jest przypadłością polskich restauracji, przeładowanie dekoracji, których ktoś postawi sztuczny kwiatek i on tam stoi 3 lata, obrośnie kurzem na wszystko i on tam będzie do zamknięcia stał. To jest bez sensu. I zawsze jedna zasada. Mniej znaczy więcej. Lepiej mieć
ciut mniej, ale może trochę lepszej jakości niż za dużo. Czy tak naprawdę jedzenie w restauracji jest najważniejsze? Co tak naprawdę powoduje, że w danej restauracji wracasz? Znowu nam się tutaj łączy to, co na początku powiedziałem, czyli czas, miejsce i powód, nie? Czyli kupuję kanapkę czy rogalika z kawą na mieście, bo akurat idę do pracy i nie zdążyłem nic zjeść, albo wracam z pracy i zanim dojdę do domu, no to nie chcę być głodny, bo mnie sie, także żeby zdążyć na pociąg, no to muszę szybko dostać coś, co mnie nie struje, nie oczekuję tego jakichś gigantycznych przeżyć smakowych, po prostu pierwsze, żeby było w miarę smaczne i najważniejsze, żeby mnie brzuch nie bolał, czyli tego oczekuję od takeawaya, koniec, nie? I to jest właśnie ten powód. Dlaczego ja zdecydowałem się wydać parę złotych na tego kepsa czy na tą kawę? Zupełnie inny powód jest, jak jestem na plaży, no tam nie potrzebuję kalorii, ale fajnie było coś zjeść. Także, a jeszcze inny jest, załóżmy, chcę, mam jakąś fajną okazję, na przykład rocznica ślubu, czy jakieś osiągnięcie dzieci, czy jakiś ważny gość, którego chcę ugościć, tak? Czyli już mam powód krótko do świętowania. Czyli ja wtedy oczekuję pójść do miejsca, które oczywiście będzie w moim budżecie, no tutaj też trzeba działać, żeby nie wydać całej pensji na wizytę w restauracji, czyli mam jakiś założony budżet, czyli widzę, aha, to jest mój segment, jestem gotowy wydać tyle i tyle i chcę, żeby wszystko zagrało, tak, żeby tej atmosfery mi nic nie mąciło, żebym ja mógł w sposób nieskrępowany świętować, bo równie dobrze mogę świętować przy no, paluszkach i piwie, nie? To też wyjdzie. Jak będą fajni ludzie, może mieć tylko piwo albo same paluszki, no to jest oczywiste, ale o tym się zapomina, czyli ja wybieram miejsce, gdzie bym mógł raczej świętować, a reszta jest jak gdyby dekoracją do wszystkiego, czyli ja świętuję, a przy okazji coś fajnego zjem, przy okazji coś fajnego wypiję, kelner jest miły, widzi, że no coś fajnego się dzieje, uśmiecha się, z jednej strony jest pomocny, z drugiej strony się nie narzuca, bo amerykańskie sieci mają taki standard, żeby się klientowi non-stop narzucać, czego osobiście nienawidzę, także, no tak. Także to jest, i teraz jeżeli ja mam taką restaurację, znajdę taki punkt, gdzie to wszystko zagra, to ja tam wracam. Właśnie, to jest ciekawy wątek, jakby jak sobie tak popatrzysz na powiedzmy te kilka typów restauracji, powiedzmy pierwsza na przykład, wyszedłem głodny z miejsca, gdzie często przychodzę, idę, żeby szybko coś zjeść. Masz takie miejsca, gdzie... Oczywiście. Tak? I teraz dlaczego je wybrałeś? Bo tam nie spodziewałeś się w wyszukanej kuchni, tam nie spodziewałeś się, bo to też tak, może być... Na przykład taki model, kwestia gdzie, czyli idąc z pracy często, jeżeli mam jakiś głód, no to akurat po drodze przy samym peronie mam, powiedzmy to jest punkt gastronomiczny, to jest piekarnia, ale mają też dobrą kawę i mają też dobre kanapki, czyli ja tam wpadam, mam jeszcze 5 minut do odjazdu pociągu, 6, kupuję sandwich, kupuję sobie kawkę, zanim wsiądę do pociągu, zjem coś fajnego, to jest ich pieczywo, to jest świeże, kobiety robią to na miejscu, to nie jest przywożone, nie? One mają, widzę, aha, to schodzi, to zeszło, to zaraz pani tnie tą ciabatkę, wkłada tam co trzeba, to jest zawsze proste, czyli tak jak taka włoska ciabata, bułka przekrojona, trochę mozzarelli, trochę pomidora, wszystko, nie? Czyli to jest proste. Świeże przygotowane na miejscu, tak. Zawsze jest tak samo, widzisz o tym, że jest standard. Dokładnie. Jest standard. Ja wiem, czego się tam spodziewać i obsługa jest szybka, nie muszę tam czekać w jakichś kolejkach, ja nie muszę szukać kelnera, wołać nic. I to jest idealne właśnie miejsce na taki szybki takeaway. Obok też jest podobna przyczepa z kebabami. Parę razy jadłem, jeszcze się nie strułem, czyli okej, goście trzymają standard, nie sprzedają starego mięsa,
tygodniowego, który na tym kiju wisi. Zresztą jest obrót, widać, że cały czas to jest świeże. No i faceci tego kepsa bardzo szybko robią, także cena też jest konkurencyjna w tym wypadku, bo nie wydaje jakiejś masy pieniędzy, dam tę dychę, mam z napojem, wszystko gra. Także to jest jeden powód. Inna restauracja, mamy taką restaurację, którą kiedyś wybraliśmy na świętowanie, bierzmowanie jednego z synów. I człowiek podszedł w bardzo profesjonalny sposób, to znaczy spotkaliśmy się, porozmawiali, umówili się na coś takiego, co się nazywa probe menu, czyli spróbujemy. I wtedy człowiek nam skomponował, oczywiście myśmy za to zapłacili, bo to był regularny obiad, ale on nam skombinował, doradził, wyszedł nam naprzeciw, powiedzieliśmy po prostu taki, taki budżet, on nam dał od razu kartę menu, gdzie w tym budżecie było kilka propozycji, także kwestia byłoby tylko dokładania, ewentualnie zamieniania pewnych dań i, no i to była ta jakość, której myśmy się rzeczywiście spodziewali. Człowiek wtedy przygotował, nie dość, że przestawił stoliki, zrobił dekoracje, zrobił coś w rodzaju apero dla nas, czyli wino, pizzę w małych kawałkach, czyli w momencie, kiedy się ludzie schodzą, żeby nie stali, a zawsze jak coś masz w ręku, coś jesz, to już jesteś zajęty, lepiej idzie rozmowa. I generalnie cała impreza była no, super przeżyciem, bo byli tylko znajomi, rodzina, ludzie, na których nam zależało. Jedzenie oczywiście było ważne, ale było dodatkiem do tej właśnie fajnej zabawy, do tych rozmów, do tego bycia razem, nie? Rekapitulując ten wątek, ja wchodzę do, znaczy wracam do restauracji, gdzie rzeczywiście mam miłe, dobre wspomnienia, tak? Czyli byłem dobrze obsłużony, umownie też dobrze zjadłem. Raczej nie wrócę do restauracji, gdzie no może jedzenie było nawet i najlepsze, no ale obsługa była gburowata i na końcu miałem niemiłe wspomnienia. No to raczej odpada. Tak samo też nie wrócę w miejsce, dzięki Bogu, byłem kilku takich, ale to były proszone kolacje, gdzie na przykład stosunek jakości do ceny był mocno przesadzony, czyli to, cośmy dostali w porównaniu do rachunku, było żenujące zaniżone. Nie mówię złe, ale no, żenujące. Jeżeli na przykład rzeczywiście przychodzi kilku kelnerów i na 3-4 odsuwają piękne tace i pokazują coś, co się nazywało polędwicą jagnięcą, a okazuje się, że są takie trzy malusieńkie kawałeczki i łyżka risotto rozsmarowana po całym talerzu i kawałek marchewki, wszystko to niby no, ładnie ubrane, ale no, powiedzmy sobie szczerze, jak zadanie, które kosztuje 60 franków, no, no. Na zdjęcie na Facebooka po prostu, zrobić zdjęcie i wyjść, nie? Dokładnie. No, ja wtedy pamiętam, było nas 8 osób, mówię, dzięki Bogu płacił kto inny, ale tam rachunek się oparł na jakieś 1400 franków, także uznałem to za wielokrotną przesadę i na pewno bym tam nie poszedł. I to jest ciekawa sprawa, knajpa splajtowała, a kiedyś uchodziła za najlepszą knajpę w Cuk i to przez całe dziesięciolecie, także nowy właściciel, nowe kierownictwo no, wykończyło kilkudziesięcioletni interes, także jak się ktoś pyta, czy się da, da się. Z czegoś, co było w założeniu spotkaniem biznesowym, żeby opracować, czy tam ustalić menu, to raz, że zjedliście wtedy obiad, za który zapłaciliście. Oczywiście. Byliście traktowani profesjonalnie. Kolejna rzecz jest taka, że byliście bardzo duży ślad emocjonalny, czyli przyszli, wasi goście przyszli i byliście dumni z tego powodu i oni mają utrwalone was jako stałych klientów, dopóki nie zepsuliby tego obrazu, ale mają ustalone was jako klientów na bardzo długi czas, tak? Tak. No, do tej pory też z takich dużych imprez to dwa bierzmowania, tam imprezy po dwóch bierzmowaniach były zorganizowane. Naszą 20. rocznicę ślubu też tam zorganizowaliśmy, także rachunki były no już takie spore, no, nie do pominięcia dla restauratora. Co więcej, nawet wino z karty, które nam człowiek doradził, no też zawsze już stało się naszym takim no, tradycyjnym winem. Jak idziemy tam, no to zamawiamy jedno wino, to jest Lamuria, to jest z Sycylii, Lamur. Chodzi o miłość generalnie, nie? Doskonałe wino. Nie wiem, jak on to sprowadza, bo generalnie jest nie do kupienia, ale
super. I to jest kolejny temat, możemy bardzo, jak tak, wybierać tak, wino tak, i jak... W ogóle bardzo bym chciał, żebyśmy temat win, napojów, kawy też, jeśli się zgodzisz, to ruszyli w którymś następnym Jasne. Razem, bo to jest coś, co czyli do sprzedawanych. Jeżeli obsługa jest niekulturalna, nie chce mi poświęcić w ogóle czasu i jest no, niekompetentna, tak? Jeden przykład z kawiarni, która jest uważana za najlepszą w Rzymie, to jest Sant Eustachio koło parlamentu. To jest koło budynku Senatu, to jest samo centrum Rzymu. Różnice, raz robi kawę, oni mają najgrubszą piankę chyba w całym Rzymie, to kelnerzy. To są wirtuozi, oni po prostu czarują, zagadują, nawet sposób, w jaki podają z uśmiechem, no to jest no, kwintesencja włoskiego stylu, naprawdę ta lekkość, to jest nie do podrobienia, tak? Na pewno to jest nie do podrobienia, ale chodzi mi właśnie o to, tak jak doszliśmy do wniosku, że jedzenie jest drugorzędne w gastronomii, to może pewnie zakrzykujemy większość odbiorców, którzy cały czas są na tym kotlecie skoncentrowani, tylko tu chodzi o klienta, chodzi o człowieka tak naprawdę, o jego satysfakcję. I pamiętam, też pewnie pamiętasz polonistki, jak nas katowały, jak pisać wypracowania, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Tak jest. I to jest schemat, który dokładnie pasuje także w każdym biznesie, w telekomunikacji, wszędzie. Musimy zagaić, powiedzieć, o co nam chodzi, później to przedstawić i na koniec ładnie zakończyć, zrekapitulować. Jest dokładnie to, czyli tak jak mówisz, żebyśmy mieli te historie biznesowe, czyli wchodzi klient, on ma swoją historię, a teraz kelner musi tą swoją historię dopasować do jego historii. Czyli musi mieć standard. Okej, przychodzi człowiek sam, no to kelner od razu musi przygotowany powiedzieć dzień dobry panu, dzień dobry pani, czy życzy pani sobie stolik dla jednej osoby, czy może spodziewamy się jeszcze kogoś. I już tego klienta mamy. Mamy interakcję, już okej, dla jednego, dla dwójka, no to kwestia, no ludzie też lubią, żeby ktoś im podał rękę, tak? Poprowadził coś, no zajął się nim, czyli chce pani, kwestia taka, dzień dobry, płaszcz odwiesić, nie wiem, mamy szatnię, nie mamy szatnię, czy może ten stolik, czy może tamten stolik, może tu będzie pani lepiej, może tu państwu będzie lepiej zapytać, jeżeli oni są, przepraszam, nie chcę być niedoskręty, czy może to jakaś specjalna okazja, czy po prostu przyszli państwo na kolację, jeżeli specjalna okazja, to jest, też nam już ustawia, ok, jeżeli to jest specjalna okazja, to może tym ludziom poświęćmy trochę, no bo już mamy coś fajnego, już mamy fajne wspomnienia, bo mamy specjalną okazję, czyli oczywiście wszyscy goście są ważni, ale może ci są ciut ważniejsi, bo ci wyjdą z super wspomnieniami, czyli ten kelner, czyli już przychodzi, wskazuje nam miejsce, kolejna część jest historii zawsze, czego na przykład mi w Polsce troszeczkę brakuje, zawsze jest, pierwsze pytanie jest zawsze tutaj, czego się państwo napiją? Czyli kelner już przychodzi zawsze z tą kartą napojów. To jest standard, no i Ameryki tu nie odkryje. Marża na napojach to jest to, czego żyjemy, nie? Tak naprawdę. Kluczowe, tak. Żeby nie zdawać się tutaj na to, że ktoś ma jakąś intuicję w kelnera, tylko po prostu jeżeli nie. Jest schemat, to jest schemat. Tak. Bo to nie jest tak, że schemat to musi być coś sztucznego, dlatego że powiedzmy to jest pewna konwencja, jeżeli gość przychodzi i to nic z tym złego nie ma. Że jest to standard, jest to po prostu standard i w standardach nie ma nic złego. I także kelner czy kelnerka po przywitaniu to jest naturalne, wskazaniu czy zasugerowaniu lub bądź zapytaniu gościom stolika, usadzeniu ich przy stoliku. Tutaj też jest kwestia tej etykiety Kinderstube, czyli kobiety jednak, pomimo genderu i wszystkim, co jest z tym związane, kobiety przed mężczyznami, osoby starsze przed młodszymi, osoby ważniejsze przed tymi może mniej ważnymi. Czyli ta Kinderstube, żeby to wszystko było zachowane. Gestykulacja, czyli
i spokój, żadnego pośpiechu. Mamy czas, to nie jest sala chirurgiczna, tu nam na stole nikt nie umrze, a to, co mamy podać, już dawno umarło, także tu się nie musimy specjalnie spieszyć. Mieć czas, zaproponować od razu coś do napisia, czy aperitif, czy woda, czy to, czy tamto i szybko obsłużyć. To pierwsze wrażenie jest najważniejsze, bo na przygotowanie dania trzeba czekać dłużej, ale no ja nie widzę powodu, dlaczego na przykład człowiek, który zamówił mu wodę mineralną, musi czekać na nią 15 minut. A tak czasami się zdarza. To jest też bardzo ciekawe. Powiedz mi, jeżeli wchodzisz do restauracji i widzisz, że jest bardzo duży ruch, tak? Stoliki są zajęte, obsługa jest zajęta, to co się musi wydarzyć, albo jakie są twoje dobre praktyki, jak zachowują się kelnerzy, a jakie są twoje złe doświadczenia, jak wygląda sytuacja w tym przypadku, bo to jest zawsze pytanie, jest bardzo duży ruch, co zrobić, tak? No, masz doświadczenia swojego życia, jak było zrobione dobrze, a jak nie. Myślę, że w restauracji jest ktoś, kto się nazywa kierownik sali, to może być, nie wiem, starszy kelner, czy jakaś inna funkcja łączona, to nie musi być dedykowana osoba oczywiście, ale ktoś, który widzi i ma ogólny obraz sytuacji. Aha, tamta para już jest po espresso ostatnim i człowiek już wyciąga portfel, to może jest kwestia 5-10 minut, że ci ludzie znikną, tak? Ewentualnie możemy ich bardzo kulturalnie zachęcić do tego, żeby wyszli, co też się da zrobić. Ja sam zauważyłem, się absolutnie o to nigdy nie obrażę, jeżeli no ja już zakończyłem, ale jeszcze siedzę, to kelner, chcąc mnie zachęcić jednak do wyjścia, no bo ten stolik jest potrzebny, i pyta się, czy może państwu coś jeszcze podać, czym jeszcze mogę państwu służyć. Tak. Oczywiście nie pytając, czy może już państwo, może państwo wyjść, to już jest no go, nie? Ale proszę państwa, czy życzą sobie państwo coś jeszcze, może jakiś deser, coś? Ja mówię, zazwyczaj, nie, dziękujemy, już wychodzimy, okej. Okay. I ten człowiek, jeżeli ma ogólny obraz sytuacji, to potrafi ocenić i widzi, ok, jeżeli przyszli ludzie, mówią, proszę państwa, chwilowo jesteśmy zajęci, ale zapraszamy za 5-10 minut, załóżmy. Ewentualnie, jeżeli, co mi się też wielokrotnie zdarzyło, proszę państwa, to ja sugeruję, to państwo przyszli na kolację czy coś, to jest też to pytanie o cel wizyty. Ja mówię, no tak, chcielibyśmy trochę posiedzieć, to mówi, zawsze jest możliwość, to proszę podejść do baru i na przykład zasugerować im jakiś gratis, no nie wiem, wodę mineralną czy coś, to na koszt firmy, na zaczekanie. I bo zasada jest zawsze jedna, klient, który odszedł i nie zostawił nas złotówki, no niestety to jest nasza strata, albo przynajmniej potencjalna strata. Dwa razy, bo strata to jest w momencie odejścia i w momencie też podjęcia kolejnej decyzji, czy przyjść do tego miejsca, czy nie przyjść do tego miejsca, nie? Także tak. To jest jakby bardzo słuszne, nie? Także tutaj więc scenariusz, procedury, ty mówisz w momencie, kiedy się pojawia większa sala, kierownik w sali, który będzie miał tak, nadzór. To może być też kelner bardzo doświadczony, który ma w swojej głowie człowiek bardzo rozgarnięty, który widzi i kontroluje to wszystko, tak, że on jest tym dyrygentem, powiedzmy sobie szczerze, i on też deleguje, to jest na przykład, co przeszkadza mi i myślę restauratorom też, jak się robi taki chaos w obsłudze, to czasami się zdarza, nawet w Szwajcarii, typu do tego stolika przychodzi jedna pani, do tego przychodzi inny pan i później przy rachunku, tak, to nie wiesz, czy wszystko naliczone, czy zawsze obawa, a może mi coś jeszcze doliczą, to jest niefajne, nie? Czyli jak jest jedna pani, to jest jedna pani. Oczywiście ona może mieć pomoc, bo na przykład jeżeli mamy przy stoliku dwie pary i chcemy zrobić show, tak jak czasami rzeczywiście, jeżeli na przykład restauracja praktykuje coś takiego, że szczególnie wyszukane dane idą pod przykryciem i wtedy na 3-4 umownie jest to prezentowane wszystkim gościom naraz, takie czasami praktyki też są, no to wtedy fajnie posłużyć się jeszcze, żeby przyszedł kolega, koleżanka i na cztery ręce to zrobić, na taki efekt dodatkowy tego show.
Ale czyli jest jeden opiekun stolika, który właśnie zajmuje się całością komunikacji. Tak. Pozostałe osoby po prostu pomagają w rzeczach. Tak, czyli ten człowiek, który mnie usadzi do stolika, to ten człowiek też mnie żegna. Czyli on przyjmuje płatność, dziękuję, żegna się, do widzenia. Także, także też jest fajne odprowadzanie do drzwi. Pewnie przypominasz sobie takie przypadki już dobre, jak została zakończona twoja wizyta w restauracji, tak, że pomyślałeś sobie piękne zakończenie, tak? Jedną z rzeczy, które powiedziałeś, na przykład komuś pogratulowałeś, jak świetny jest sos i dostałaś próbę, tak? Ale powiedz takie, bo pewnie ci przychodzą do głowy kilka takich sytuacji, w której ktoś rozstał się z tobą w taki sposób, że no, chciałeś o tym powiedzieć innym i pamiętasz to. No takich sytuacji było wiele. Pamiętam, kiedyś organizowaliśmy, tylko to była wynajęta sala, także tam było, mieliśmy chyba 120 wtedy gości, restauracja, no może niezbyt wyszukana, ale zrobili to wszystko genialnie. No i tam pochwaliłem właśnie ten sos i na odchodne pani mi przyniosła 1,5-litrową butelkę tego sosu. Ostatnio tak samo... Też było naprawdę fajnie na sam koniec, także pominąwszy, że na przykład spontanicznie zaczęliśmy tańczyć, czy pan nam puścił naszą ulubioną piosenkę, na koniec dostaliśmy oliwę z oliwy, którą ta restauracja też sprzedaje, ale to był jakiś taki gratis na odchodnym, czy świętując powiedzmy urodziny, właśnie w tej restauracji, do której przychodzimy dosyć często, pan na sam koniec przy okazji kawy przyniósł nam ogromną tacę deseru, mówi to na koszt firmy, państwo, żebyście właśnie mieli dobre wspomnienia z tych waszych urodzin, także jakiś taki ekstra, który wjechał, który to jest ta wisienka na torcie, nie? Tak. I innym razem we Włoszech to było na Campo del Fiori, niedaleko miejsca, gdzie Giordano Bruno spalono, też restauracja, w ogóle też genialna, ponieważ ma animatorów. To było niesamowite. Sami młodzi ludzie, tam było dwóch czy chyba dwie osoby takich, jedna dziewczyna, jeden facet, którzy wręcz naganiali, ale to zrobili to z taką gracją, zagadali, a skąd jesteś, a co, a słuchaj, tu mamy fajne to, a to mamy to genialne, może wejdziesz, wpadniesz, zobacz, ceny są fajne, słuchaj, nie pobieramy za nakrycie stołu, słuchaj, wejdź, może jednak, jak nie, to przyjdź jutro, nie, nie ma problemu, nie, to nie. Później się okazało, że wychodzili goście, puścili muzykę, kelnerzy zaczęli podrywać dziewczyny od tych stolikach, wstawali na te ławki, zaczęli tańczyć, w ogóle zabawa się zrobiła na całego, także tak, ja pamiętam wtedy carciofi alla romana, no rzeczywiście wzięliśmy taką antypasti i ja pochwaliłem kelnerowi, że to po prostu genialne, oczywiście za chwilę przyjechała kolejna porcja, mówi, skoro takie dobre i panu smakują, proszę z życzeniami od szefa kuchni. I później, to już po takiej wizycie nawet no, piszę też recenzję, czy na Facebooku, czy to coś, no bo to jest przeżycie, to jest coś, co się wraca. Dziękuję ci, Tomasz, za tą dzisiejszą część, którą poświęciliśmy bliżej właśnie obsłudze kielnerskiej, tak naprawdę tej wizytówce. To powiedziałeś bardzo, bardzo ciekawą rzecz, że czasami zapominamy jako restauratorzy, właściciele restauracji o tym, że nie widzi klient nas jako właścicieli, nie widzi szefów kuchni. My jesteśmy tak dobrzy jak obsługujący klienta kelnerzy, więc czerpmy z tego. Zresztą Tomasz podzielił się z nami kilkoma bardzo po prostu z życia wziętymi, gotowymi i stosunkowo łatwymi i niedrogimi do wdrożenia elementami, więc jeszcze raz Tomasz, bardzo ci dziękuję. No i zapraszam też do śledzenia kanału, a państwu, jeśli się podobał ten materiał, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Ja mogę zagwarantować ze swojej strony, że na te komentarze na pewno odpowiem. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję, Pawle, dziękuję wszystkim odbiorcom, którzy się pojawią. No i miejmy nadzieję, że to nie jest jeszcze ostatnie nasze spotkanie.